dzień zaduszny, jesienny spacer po warszawskich cmentarzach. Z dala od smutku i żaloby niedawno usypanych mogił ciągną się aleje grobowców, które są już tylko historią. Nazwiska sławne niegdyś w Warszawie, w Polsce i na świecie. Kompozytorzy, wirtuozi, aktorzy. Dziś nie ma już i tych, którzy ich niegdyś podziwiali i oklaskiwali. Wielu grobów nikt nie odwiedza, nikt nie pielęgnuje. A dalej długie szeregi bezimiennych najczęściej mogił żołnierskich. Obrońcy stolicy, bojownicy z lat okupacji. Sierpień i wrzesień to daty najczęściej spotykane na warszawskich cmentarzach. Na tych grobach przede wszystkim płoną w święto umarłych świeczki i znicze wśród świeżych kwiatów i wieńców. Żywi oddają hołd pamięci zmarłych, tych bliskich nam i tych nieznanych nawet z imienia. Wszystkich, którzy od nas na zawsze odeszli. To już ostatnie chwile, kiedy można jeszcze przejść tędy suchą nogą. Te łąki, pola i zarośla będą bowiem wkrótce dnem wielkiego jeziora. Od Dębego aż za Serock ciągną się nasypy umocnione betonem. Swobodny dotychczas bieg Bugu został przegrodzony pierwszą na tej rzece zaporą wodną połączoną z zakładem energetycznym. Inne korzyści to zabezpieczenie przed powodzią i lepsza splawność na trasie Odra-Wisła-Dniepr. Zasuwy zamknięte, zbiornik zaczyna się napełniać. Przedstawiciele rządu obserwują, jak dosłownie w oczach rośnie polski balaton, bo chyba podobną rolę turystyczno-wypoczynkową będzie spełniać to jezioro dla Warszawy. Z warsztatów stołecznego MPK wyjeżdża coś, co przypomina skrzyżowanie gąsienicy z harmonią, ale chyba coś ważnego, bo na przejażdżkę dali się namówić ministrowie, przedstawiciele władz partyjnych, państwowych, municypalnych. Ciekawe, jak też wygląda Warszawa przez szybę tramwaju z przegubem. Pomoże nieco ulżyć komunikacyjnej doli wielkich miast również autobus o podobnej konstrukcji. Przy okazji nowe mundury dla obsługi. Uwaga, nie zasłaniać fotografom! Przedsiębiorstwa komunikacyjne dały przykład inicjatywy wartej podjęcia przez fabryki na seryjną skalę. Większa pojemność i szybkość, mniejsza obsługa. Niech będą na przegubach, niech będą nawet zapinane na zatrzaski i zawiązywane na tasiemki. Byle tylko woziły nas lepiej i wygodniej. Nataszę znamy już dobrze od dłuższego czasu. Popularny w Warszawie sklep w Alejach Jerozolimskich, sprzedający różne radzieckie towary, przede wszystkim galanterię i upominki. Podobno największym powodzeniem, obok zegarków i koniaków, cieszą się sławne rosyjskie duchy, wysokiej jakości perfumy. Teraz Natasza ma w Moskwie siostrę Wandę. Sklep na Pietrowce prezentuje wyroby polskiego rzemiosła i przemysłu, również chętnie kupowane przez Moskwicza. Stale oblegane jest stoisko z najnowszymi płytami. Podobno jednak największym powodzeniem cieszą się sławne polskie duchy, wysokiej jakości perfumy, lechi i urody. Począwszy od architektury, skończywszy na użytkowych drobiazgach, wszędzie w Finlandii czuje się wprawną rękę i dobry smak plastyków. Na otwartej w Warszawie wystawie wzornictwa efektowne wyroby ze szkła. Nawet zwykłe naczynia kuchenne mogą stać się ozdobą naszego mieszkania. Oczywiście nie zapomniano także i o ich właściwym przeznaczeniu. Warto przypomnieć, iż fińscy plastycy zapraszani są chętnie do współpracy przez największe firmy Europy Zachodniej i Ameryki. Jeden z najwybitniejszych współczesnych dramaturgów odwiedził wraz z żoną nasz kraj. Spotkanie z aktorami. Jan Świderski, niezapomniany Romulus z polskiej prapremiery.
reżyser Konrad Swinarski. W teatrze dramatycznym Dürrenmatt czuje się zresztą jak u siebie w domu. Tu przecież wystawiano większość jego sztuk. Obecnie zaś trwają próby nowego spektaklu Fizyków. W teatrze współczesnym po przedstawieniu Nocnej rozmowy z człowiekiem, którym się gardzi. Dyskusja z pisarzami i tłumaczami. Friedrich Dürrenmatt wysoko sobie ceni współpracę z naszymi teatrami. Obok Wilhelma Tella najbardziej chyba znany w Polsce Szwajcar. W Filharmonii Narodowej festiwal jazzu z udziałem zagranicznych wirtuozów. Szwedzki perkusista Rue Carlson gra z zespołem Komedy. Przy wibrafonie Duńczyk Louis Hulmant. Po raz pierwszy jazz ze Związku Radzieckiego. Sekstet Wadima Sakuna. Połączone siły jazzmenów i muzyków filharmonii pod batutą Andrzeja Markowskiego towarzyszą amerykańskiemu trębaczowi Don Ellisowi. Również noga ma w tej kompozycji swój niemały udział. Etiudy baletowe Krzysztofa Komedy w wykonaniu najlepszych polskich tancerzy. Krystyna Mazurówna i Stanisław Szymański. Witold Gruca. Krzyszkowska i Zbigniew Strzałkowski. Muzyka jazzowa sięga coraz ambitniej do tych rejonów twórczości, które dotychczas rezerwowano tylko dla klasyki. Najtrudniejsze w Europie zawody hipiczne o wielką nagrodę toru w Pardubicach. Już z góry wiadomo, na których przeszkodach można oczekiwać największych emocji. Ostatnia faza wyścigu. Z czołówki odpada niespodziewanie doskonały radziecki koń Gryfel, gubiąc jeźdźca. Pecha ma również czechosłowacki wysokonotowany Koran. I jeszcze jedna niespodzianka. Pędzącego po Łatwę już zdawałoby się zwycięstwo rumuńskiego Patryka wyprzedza outsider Gaboy, Związek Radziecki. Jeździec Makarow, triumfator Wielkiej Pardubickiej. Z należytym respektem wobec wicemistrzów świata rozpoczęli mecz z Czechosłowacją polscy piłkarze w ciemnych koszulkach. Również na stadionie w Bratysławie obrona gospodarzy była prawie nie do przełamania. Bramkarz Szrojf był niezawodny. Ale i Szymkowiak dał prawdziwy pokaz gry na swym trudnym stanowisku. Czasami trzeba jednak kapitulować. Czechosłowacki obrońca o dźwięcznym nazwisku Lala trafia celnie z odległości 30 metrów. I znów szybki, precyzyjny atak na polską bramkę. Strzela Scherer, 2-0. Choć nasi zawodnicy dysponują dobrą szybkością i kondycją, przewaga techniczna należy do Czechów. Grają defensywnie, wyraźnie na utrzymanie wyniku. Ale udało nam się wyjść z honorem. Lentner kieruje do bramki rzut wolny Kowalskiego. Wycieczka polskich kibiców miała okazję do radości.